Witam wszystkich. Dziś jest Epinanowiec za świadce. Przyjechaliśmy na Lafford Lake, gdzie odbywają się z jednych z największych zawodów UK. Chodzi o Federa, o pałkę i różne to są zawody. Są tu różne eliminacje. Chciałbym Wam pokazać dzisiaj, jak ja atakuję to łowisko. Jak mi się udało wygrać zawody tutaj, federowe, z jednych z największych moim zdaniem. Jest jeszcze Feeder Master, ale to już inna historia o tym. I dzisiaj chciałem pokazać, jak zaczynam ja. Jak złapać tutaj, pokażę Wam dzisiaj wszystko na temat metody. To jest mój główny plan dzisiaj, jak łapać szybko, dobrze i efektywnie. Ok, zaczynamy od zanęty. Zanęta, tak jak powiedziałem. Każdy ma swoje ulubione, ja też mam jakieś ulubione. Nie używam dzisiaj ziemi z kreta, bo tu jest dużo karpia, dużo F1 karasi i na to będziemy się dzisiaj nastawiać. Zanęta to jest zwykła mączka rybna z dodatkiem zanęty, tak samo jak jest z fishmealowej. Potrzebuję powiedzmy z dwa pojemniki, bo będziemy nęcić dzisiaj pod brzegiem. Chciałem Wam pokazać, jak atakować na komersach pod brzegami rybę na wiosnę. Fajnie to działa tak samo. Dałem około dwa pojemniki takie zanęty. Dam trochę jeszcze więcej. Czuję, że to będzie dzisiaj zabawa. Daję trzy pojemniki. Kręgarka gdzie jest? Tutaj jest. Wlewamy zanętę. Jest tak wymieszana. Ja robię jedną mieszankę. Dlaczego jedno? Bo ona tak, będzie mi fajnie się kleić, będę mógł podać na metodę i będę mógł podać pod brzegiem. Rzucić parę koszy, spróbować położyć to na dnie z jakimś dodatkiem, z jakimś z peletem. Na razie tutaj namoczyłem. Niech to nasiąknie, zostawiam to na parę minut. A teraz robimy pelety. Będzie tak. Tak mówiłem, ja mam swój pelet, każdy ma też swój pelet. Tak powiedziałem wcześniej, panowie, kupcie jeden pelet, poznajcie go. Zobaczcie, czy potrzebuje 15 sekund. 30, 40 czy 50. Jak dojdziecie do tego, naprawdę zaoszczędzicie w ciul kasy, bo będziecie mieć jeden przetestowany swój, a da Wam dużo frajdy. Co ja robię? Ja mam ten pelet, zalewam. W tym samym czasie robię czwórkę pelet. Czwórkę pelet, ale z czwórką robi inaczej. Zalewam. Pokażę fajny patent. Przyciskacie dwa pojemniki i to starczy. Potem Wam wytłumaczę, dlaczego w trakcie łapania. Macie namoczone, odstawiamy. Makro pelet jest około, nie wiem, 15 sekund. To samo robię. Naciskam, odwracam. Wyciskam wodę. Nie potrzebujecie żadnego sitka. Wychodzi to tak. Zostawiam to, nie wiem, na 20 minut, pół godziny, niech ona dojdzie. A w trakcie będę tylko rękę zamaczał w wodzie i delikatnie górną warstwę mieszał, żeby ona się kleiła. Potem Wam wytłumaczę dlaczego. Już widać, jak ona się fajnie klei. No wiadomo, no jest to świeże, to każdy jeden pelet się zaklei. Ale chciałbym wytłumaczyć później dlaczego. Ten pelet po jakichś dwóch godzinach czy coś, on się nie będzie rozwalał. To zależy jaki pelet macie, bo to jest, są teraz na rynku tyle peletów, że ciężko jest wybrać, który jest dobry, który jest niedobry. Dlatego mówię, kupcie sobie jeden, poznajcie, zobaczcie, czy jest dobry, czy niedobry i wtedy będziecie mogli efektywnie łapać. To jest tyle. Odstawiam to na kolejny pojemnik. Zanęta. Zbryliła mi się trochę. Podam jeszcze troszeczkę wody, bo ją trochę podkusiło.
bym powiedział, że jest ok, ale odstawiamy, przyklejujemy stanowisko i będziemy widzieć, co się dzieje. Teraz tą zanęcę, co tu jest, to ona, powiem tak, to jest mączka rybna z dodatkiem, tu są takie drobiny peletu zmielonego. Nie wiem, czy to będzie widać. To jest zmielony pelet i dodaję to do mączki rybnej. Mam maszynkę w domu, tam żonie kiedyś podpiliłem. I sobie mieszam, czasami zmieniam sobie pelet na drobną konsystencję i dodaję do mączki rybnej. Dlatego mi to wychodzi właśnie taka fajna kula, ale jak weźmiecie, robi się. Ona już jest gotowa, bym powiedział. Robię tak. Cyk. Pamiętajcie jedną rzecz, jeśli będziecie łapać pogodę tak jak my dzisiaj, gdzie mamy pochmurno, deszczowo, wilgotno, nie przemaszajcie za mocno zanęty, zostawcie ją lekko wysuszoną, bym powiedział, bo jeśli siądziemy na stanowisku po jakichś 2-3 godzinach, ten deszcz daje i ta zanęta potrafi wciągnąć wilgoć, potem się robi troszeczkę za mokra. Dlatego radziłbym Wam lekko wysuszoną, a wystarczy dodać rękę mokrą, czepnąć, lekko przemieszać i macie naprawdę gotowo. A jak zamoczycie to dużo, to już potem nic nie zrobicie. Ta zanęta będzie się nadawała do wyrzucenia, bo ani metody dobrze nie skleicie, ani będzie źle podawać, a jak skleicie metodę, rzucicie, uderzy o taflę wody, rozpada się. A w metodzie chodzi o to, żeby wszystko podać do samego dna. Żeby jak skleicie metodę, w postaci, tak pokazuję Wam teraz, ma dolecieć do dna, poleżeć te 20-30 sekund i ma się rozłożyć wokół metody. Tyle. Dobra. Słuchajcie, jeśli łapiecie pogodę, tak jak my dzisiaj mamy, bo czasami będzie tak, że to będzie mokre, nawet obecnie tu lekko zwilżę, zobaczcie, zwilżę to. Na przykład będę chciał zrobić metodę. I często, gęsto macie też tak, że zobaczcie, sklejacie i czasami nie chce ona wypaść, albo się sklei za mocno. Karwa fajny patent. Weźcie sobie kawałek folii. A oczywiście ja tu przesadziłem, nie, z tym kawałkiem, ale w ten sposób podajcie sobie ile chcecie, jeśli Wam się nie klei, naciskacie i Wam za każdym razem będzie odchodzić. Też fajny patent, jak macie taką kiepską pogodę i macie problem, że czasami od podajnika musicie co chwilę przecierać rycznikiem, żeby było tutaj sucho, jeśli chodzi o szybkościowe łapanie, często gęsto się zdarza. Taki kawałek folii weźmiecie sobie, gdzieś pożycie sobie na tym i robi robotę. Ok, kolejna rzecz. Mamy wszystkiego rodzaju peletów, kolorów, cuda. Ja tu zacznę, jest w miarę czysta woda, poziom wody mamy tutaj duży. Wiemy, że tu ryba jest blisko brzegu. Ja zaczynam zawsze od małych przynęt. Bo chciałbym wiedzieć po prostu, nie czekać na jeden rzut i czekać powiedzmy 20-30 minut, aż podpłynie mi karp i to zassa. Znam ludzi, co tak robią, mają też dobre rezultaty. Ja robię troszeczkę inaczej. Ja wyskakuję z taką. To jest szósteczka na igłę, to są łowtercy, a to jest metoda, prosta metoda, tutaj mam stoper zamontowany zawsze, mogę sobie go przybliżyć, po co, że czasami właśnie jak terpam, że wędkę położę na stojaku i czasami gdzieś mi ta metoda pociągnie, żeby nie sięgać, on ta szczupka czy wędki podnosi, to zawsze podstawiam blisko i biorę. I zobaczcie teraz, chciałbym Wam pokazać jedną fajną rzecz. Jeśli kładziecie metodę, robić Wojtek, bo może tak będzie widać. Starajcie się trzymać, ja robię w ten sposób. Na pion, powiedzmy, podaję makro peletu. Widzicie, haczyk jest u góry. I teraz, jak już mam zasypane,
Staram się przyłożyć. Widzicie? Mam w ten sposób. Wygarniam. Przykrywam. Mocno. Odsączam. Mam takie coś. Żyłka dzisiaj, przypon, nie powiedziałem, jest 0,14. Dla niektórych się wyda, że to jest chore tak łapać, ale tak wygląda moja metoda. Jeszcze jedna rzecz. Jeśli używacie za grubych żyłek, powiedzmy z 20, 25, bo macie karpie tam powyżej 5-10 kg, nieprawda. Ja pokażę Wam dzisiaj, jakie duże karpie złapię na 0,14 żyłkę, na haczyk 0,16 i na szóstkę, to jest Wofters, w ten sposób. Bo jak będziecie mieć sztywną żyłkę, co się dzieje? Jak ta metoda opadnie na dno, ten łuk tej żyłki tutaj, co macie, potrafi go wyrzucić poza metodę. Jest fajny patent, który, jak widzicie tutaj, ten quick change potrafi go przekręcić i ustawcie go. Nigdy nie starajcie się, żeby było w ten sposób żyłka do góry. Widzicie? To jest niedobrze, bo jak ryba wchodzi, będzie żerowała z waszej przynęty, gdzieś tam płynie, może zahaczyć tu pyskiem, dlatego czasami macie z boku zaczepione pyska. Ja staram się to inaczej podejść do metody, nie? Pokażę Wam prawidłowo, jak powinno być to załadowane. Czyli lecimy, powiedzmy, samo za netorę. Kładę. Przyciskam. I teraz widzicie, macie takie coś. I teraz można to skorygować. Przekręcając delikatnie. I ustawiając w tą stronę. Możecie mieć do dołu. A jak chcecie, to zobaczcie. Będzie i do góry. Mokre ręce mam. O. I se korygujecie. Ja lubię, żeby żyłka mi była z boku. O, w ten sposób. Żeby była. Bo jak ona się będzie rozwalać, ona to zasłoni. A kulka, która jest tutaj na górze, będzie wystawała. To jest moje, które ja bym chciał Wam pokazać. Haczyk, tak powiedziałem. Igła. Haczyk 16, przypon 0,14, malutka metoda 30. Moim zdaniem, że teraz na wiosnę to jest rewelacja. Jeśli chodzi o metody duże, te płaskie, starałbym się używać je na lato. Teraz staram się łapać te ryby, szukać je, punktować, gdzie one mogą być, czy one będą na środku, czy będą blisko. W ten sposób. Kukurydza, to wiadomo, do późnego etapu. Zaneta tak samo. Makro pelet. I co ja bym chciał pokazać? Zacznę pierw od tego. Czwórka z makro peletem zmieszane. Jeśli to mnie zadziała, wtedy będę makro zanętą podawał, pół na pół. Zobaczę, czy to będzie współpraca. Jeśli nie, zobaczcie, co się dzieje z czwórką. Tylko namoczyłem i odsunąłem. Będę podawał samą czwórkę. To już jest temat dowolny. Zobaczcie, co mam tutaj na półce. Jakie efekty będą. A teraz. Nie będę mówił już o plamowaniu, bo plamowanie to już wszyscy znają, mam nadzieję. A teraz chciałbym pokazać kolejną rzecz, jak zaczyna łowisko. Panowie, jeśli chodzi o pelet, o makro pelet, czy jak to, co niektórzy mówią, dwójkę, nigdy nie róbcie, że wrzucacie to wszystko do wiaderka, mieszacie i podajecie zapach i wtedy będziecie łapać. Dlaczego? Coś Wam pokażę. Ja odsypuję sobie troszeczkę, no może za dużo nawet. Odsypuję sobie na 2-3 metody troszeczkę. Biorę gu. Obojętnie jaki kolor, zapach, jaki wysy tam wybierzecie i zobaczcie, co się dzieje. Podaję troszeczkę, mieszam. I wychodzi mi coś takiego, fajne czerwone. Są żółte zapachy, są obojętnie kolory, jakie sobie wymarzycie. Ale do czego zmierzam? Teraz zobaczcie, ja bym wymieszał to wszystko całe.
i po prostu złapię 2-3 ryby na to i dalej nie chce mi współpracować, cały pelet mu jest do wyrzucenia. A tak, jak mi zadziała, odsypuję sobie kolejną porcję i próbuję dalej. To jest kolejny trik, który chciałem Wam pokazać. Następną rzecz, zobaczcie, macie tu, dodacie troszeczkę zanęty. Wychodzi Wam coś takiego. Fajnie się klei. Pokażę to na metodce. Fajnie się klei. O kurde, się bił. Zobaczcie. Zobaczcie, jak to wygląda. I dlatego zobaczcie, macie. A jak ryby nie zaczną współpracować, wszystko jest do wyrzucenia. A przynajmniej macie dalej czysty pelet, którym możecie dalej podać i sobie zmienić. Czerwony kolor, żółty kolor, pomarańczowy kolor, czy dodać sobie czwóreczki do tego, wymieszać. Wszystko jest dozwolone. A jak Wam nie zadziała, robicie, wyrzucacie i kombinujecie. Dobra, zaczynam. Jak ja zaczynam? Jak już mam wyplamowane, mam, wiem, że tu jest na około na 10-11 metrach, jest fajny spadek, a potem salutkie, płaskie, aż prawie że aż po drugą stronę. Jak bym radził Wam zacząć, żeby nie marnować? Zaczynam od, tak pokazywałem, czwórka z makro zmieszana. I będę zaczynał stopniowo, bez klipsa, bez niczego. Jest teraz wczesna wiosna i tych ryb się nie będzie łapać tak tutaj. Tutaj jest dużo ryb i tutaj trzeba by było trochę inaczej do tego podejść, bo ta ryba jest połapana. Tutaj są praktycznie zawody 3 razy w tygodniu i ta ryba jest naprawdę bardzo cwana. Nie wiem, jak u Was na komercji może wyglądać, jeśli chodzi o gatunki ryb, bo to też jest ważne, nie? Żeby się dostosować, czy macie dużo lesza, czy macie dużo karpia. Jeśli macie dużo karpie, jeśli nastawiacie na karpie, ok, możecie podawać wtedy makropelet. A jeśli macie F1, karasie czy leszcze, to starajcie się też dopasować tą mieszankę. Ta mieszanka jest też właśnie dopasowana. Tutaj właśnie mam ją typowo pod karpia i F1. Mam metodę zrobioną. Przekręcam, koryguję sobie, tak jak mówiłem, tutaj, żeby mi ta żyłka inaczej, o, w ten sposób, żeby była, do dołu. I co robię? Nie mam klipsa nigdzie zahaczonego. Rzucam delikatnie na 11 metrów. Kładę. Bardzo ważne jest, żeby ten czubek nie był wygięty. On ma być bardzo delikatnie, aby tylko naprężony. On jak zasa, to będzie zacięcie, będziecie automatycznie widzieć. Widzicie? Jeszcze koryguję. O, cofa się. I co bym radził? Jeśli macie na takiej luźnej żyłce ustawione, to jest pierwszy mój rzut. Macie luźno ustawiony ten czubek, aby tylko był wygięty, bo to jest wystarczające. Ta metoda, on jak zasa, to się automatycznie sam zacina. Co bym Wam radził? Obserwować czubek. I zostawiam to około na 10 minut, pierwszy rzut. I obserwuję czubek przez te 10 minut. Jeśli nie mam brania, przez te 10 minut przerzucam 5 metrów, 10 metrów dalej. Co mi to daje? Że jeśli będę widział teraz, że mam jakieś dotknięcie żyłki czy coś, to wiem, że ryba jest blisko. Jeśli nie ma, szukam ją dalej. I tak będzie się u mnie odbywać. Potrafię zacząć 5 metrów, a skończyć na 80 czy 90 metrów, jeśli chodzi. Bo mogę skończyć nawet po drugą stroną dzisiaj. Ale tak ja zaczynam zawody. Trochę pada. Co zrobię? Na razie nie będę używał zanęty. Mam tu porobione. Chowam, przykrywam. I zostawiam sobie, tak pokazałem, na 3-4 metodki i sprawdzam. Jeśli nie będzie działał, dodam jakiegoś zapachu, dodam zanęty i będę sprawdzał, co w danym dniu ryba lubi. I czekamy. Może się coś ruszy za chwilę. Jest pierwsza ryba. Zobaczcie, minęło dosłownie 1,5 minuty.
Jeszcze dobrze się metoda nie rozwaliła. Karaś zapięty za dolną warkę. To jest karasek. Ustawiam sobie z powrotem. Kładę wędkę. Wyrzucam to. I to samo. Zasypuję. Podaję. Miałem bardzo szybko branie. Teraz staram się podać to na samą górę. Zobaczyć, to przyspieszy mi. I rzucam też tą samą linię. Blisko. Ustawiam sobie żyłkę. Włączam sobie stoper, żeby mniej więcej wiedzieć, jak szybko brania były. Naciągam. Tak mówiłem, starajcie się bardzo luźno czubek mieć. To jest ważne. Dlaczego? Że jak ryba przepływa, będzie żerowała koło waszej metody, będziecie mieć naprężoną żyłkę. Jak ona poczuje tą żyłkę, będziecie mieć wygięcie, będziecie mieć obtarcie tej żyłki. Czasami te duże, cwane karpie potrafią odbić i nie podpłynąć, i nie wziąć te waszej kulki. A przy luźnej żyłce będziecie mieć coś takiego. Pyk, wygięcie, cofnięcie. Takie będziecie mieć obtarcia. Wtedy tej rybie tak nie przeszkadza. Zawsze będziecie mieć dodatkową rybę, jeśli chodzi o nienapiętą żyłkę. I czekamy na kolejną rybę. To było szybko. Teraz miałem 3 ryby na żółtą kulkę. Wyrzucam, zakładam białą. Jeśli chodzi o karasie, one są strasznie specyficzne. Moim zdaniem najlepszy kolor na karasie jest żółty. Żółty, wyblaknięty, żółty. Fajnie robi robotę. Ale zobaczcie, miałem wtedy na pelet, a spróbuję jeszcze raz na pelet, zobaczyć, czy biała kulka coś to zmieni. Jeśli nie, podam białą kulkę i zobaczymy. Weź tak na wodę teraz. Teraz złapałem 3 karasie, dalej ładuję to 4 i makro razem, ale te ryby odskoczyły troszeczkę, nie chcą już brać. Radziłbym wam troszeczkę dalej rzucić i schować przynętę. Widzicie? Ja mam tak, znowu koryguję, przekręcam, żeby to leżało boku. Biorę teraz makro na górę. Przykrywam. Mam teraz makro. Co robię? Rzucam troszeczkę dalej. Przytrzymuję sobie palcem bez klipsa, żeby nie waliło to o wodę, żeby ładnie, cichutko podać to. Rzucam to troszeczkę dalej. I zobaczymy, o te 2-3 metry, to jest na oko, tak powiedzmy. I czekamy, czy ona nie odskoczyła dalej. Jeśli rzuciłem 2 metry dalej i nie będę miał brania, to wtedy przesunę się w prawo albo w lewo, bo ona gdzieś mogła pójść, albo w prawo, albo w lewo. I dlaczego nie od razu rzucać, bo jak rzucicie na środek jeziora, powiedzmy, rzucił teraz, przyciąłbym powiedzmy karpia i holowałbym go tutaj do brzegu, co się dzieje? Ten karp buszuje mi wszędzie i te karasie czy te inne karpie widzą to, że coś się dzieje i one potrafią uciec obok do stanowisk. Dlatego starałbym się zawsze zacząć z 2 rzuty blisko, złapać tak teraz, złapałem 3 karasie. Już mi dodaje coś, zawsze mam parę ryb w siatce, rzuci dalej i stopniowo podążać. A budowanie łowiska
to dopiero będę budował, jak zobaczę, gdzie, która linia była najbardziej efektowna. Czy to będą karasie dzisiaj współpracowały dobrze, czy to będą karpie współpracowały i zobaczymy. A na razie czekamy, zobaczymy, co się dzieje. Podałem 3 kosze, były 3 ryby, jedno obtarcie. Tyle, czekamy. Znaczy 3 kosze, 3 metody. Rzuciłem troszeczkę dalej. Żadnej obcierki nie ma, poczekamy troszeczkę. I jeśli były brania, powiedzmy, jak miałem tak, pierwsze branie miałem około 1,5 minuty, drugie było około 2,5 minuty, trzecie miałem około 6 minut, czyli już mi daje to, że coś się stało z tym łowiskiem, że one szybko złapałem 2-3 rybki, ale gdzieś odskoczyły. Jeśli chodzi o F1, one są straszne, strasznie specyficzne. O, było branie właśnie, nie przyciął się. One potrafią odskakiwać bardzo szybko. I dlatego trzeba szukać je w prawo, w lewo. Nawet teraz było branie prawidłowo, powinien to wyciągnąć, załadować i jeszcze raz rzucić. Ale poczekamy, może jeszcze się coś ruszy. Panowie, jedna rzecz. Jeśli będziecie łapać karasie na komercji, starałbym się podać, żeby haczyk był blisko peletu. Jeśli chodzi o F1 czy karasie. Jeśli będziecie mieć troszeczkę dalej, powiedzmy z 3-4 mm za haczykiem, będziecie mieć dużo szarpnięć, a nie będzie zacięcia. To też jest ważne, jeśli chodzi o karasie. Dlatego mówię, kulka dopasować do danego haczyka. Tu mam haczyk 16, Wofters to jest 6 i tak łapię F1. Następna rzecz, jeśli to nam nie zadziałało, próbujemy czystą zanętę. Kładziemy, ja kładę zawsze na wprost, wsypać trochę i wtedy pyk. Mam coś takiego. Wrzucamy. I znowu to samo blisko linię. Bez klipsa, bez niczego, dlatego że mam cienki przypłon. Bo F1 są cwane i staramy się je wyłapywać. W miarę lekko sprzęgło. Tam troszeczkę nakręcone. Sprawdzaj. I tyle, bo jak weźmie nam karp, żeby nam tego przeponu nie urwał. Jeśli będziemy łapać karpie, wtedy byśmy zmienili troszeczkę przeponę większy. Ale to na razie widać, że ze F1, czyli karasie, dobrze współpracują. Zobaczymy, co się będzie działo na zanętę. O! Jeszcze jedna rzecz, bardzo fajna. Jeśli będziecie holować karpia, pokażę to w późniejszym etapie. Nigdy nie wsadzajcie podbieraka za wcześnie do wody. Ręce marzną. Biała kulka fajnie działa. I teraz zobaczcie. Rzucałem na samym makro pelet, na czwórkę złapałem 2-3 ryby, potem nic nie brało. Zmieniłem potem na zanętę z peletem. Coś tam złapałem. A teraz na samą zanętę. Widzicie, jaka zmiana potrafi łapać nam ryby. Dlatego nie bójcie się zmieniać. Włączam stoper. Kurde, ten deszek. Pociągam. Zaraz spędzę. I czekamy. Zobaczymy, po jakim czasie będzie branie. Ale kurde, gdzie się biorą ładnie. Następną rzecz. Ja tu ryby dzisiaj łapię, bo nikogo nie ma na jeziorze. To też trzeba brać to pod uwagę, wiadomo.
zawodnicy, co są na zawodach, czy jeśli jest presja na danym stanowisku, też ma duże znaczenie. Ale tak mówię, nawet złapcie 2-3 ryby blisko. Wyjedźcie 2-3 metry dalej, złapcie kolejne 2-3 ryby, wyjedźcie dalej. Może nic nie złapiecie, może wyjedziecie na środek, złapiecie kolejną jedną rybę, ale daj wam już dodatkowe parę ryb i jesteście troszeczkę do przodu niż inni. Ale mówię, trzeba konsekwentnie próbować. O, kolejna ryba. Zobaczcie, mam rybę pociągniętą. I idę z koksem. No, odpłynę tylko. No, pokazałeś czasę. I znowuż zanęta. I tak na zmianę. Jeśli będziecie mieć, naprawdę będziecie w szoku, ile ryb można połapać. Który dzisiaj mamy? 19. 19 marca dzisiaj mamy. Zimno, deszczowo. I czekam na kolejne branie. Ja mówię. Ale też zauważyłem jedną rzecz tutaj, że łapiesz około 2-3 ryby na pelet, 2-3 ryby na pelet z zanętą. Teraz była druga ryba, zobaczymy jak trzecia zareaguje na zanętę. Już złapałem dwie ryby na zanętę i zobaczymy po jakim czasie odskoczyć. I znowu, jeśli to nie działa, znowu zmieniajmy. Nie bójmy się zmieniać. Ryba jest. A jakbyście się złapali na makro, rzuciliście na, powiedzmy, na makro pelet metodę, rzuciliście, czekacie. Jedna ryba. O! Kolejne branie. Zobaczcie, 51 sekund. Ale kurde, te F1 się stykają ładnie. Zobaczcie, nawet jak zanęta została po 10 sekundach, ja jestem pewien, że ona doleciała do dna i jest tam. I znowu to samo. Tak łapiecie długo, aż widzicie, że ruszycie raz, nie ma brania, drugi raz, nie ma brania. Wtedy powtarzacie. Teraz na zanętę przestało brać, daję troszeczkę makropaletu i dodaję zanęty. Kolejna jakaś zmiana. Non-stop trzeba zmieniać, jeśli chodzi o jedynki. Non-stop. Ale widać, że dzisiaj zanęta z makropaletem lepiej działa. Zobaczcie, rzucacie. Zobaczycie wędkę. Włączacie stoper. I siedzi ryba. O, to jest tak zwane szybkościowe łapanie.
troszeczkę peletu dla odmiany zanęty. Wkładamy. Wrzucamy. Widać, że dzisiaj zaneta lepiej działa. To jest typowo peletowe jezioro, ale widać troszeczkę zmiany i tak mówię, no, trzeba kombinować. Trzeba kombinować, bo te ryby różnie reagują. Jak byłem ostatnio tutaj na zawodach w niedzielę, no to udało mi się wygrać to wszystko na czwórkę pelet, a dzisiaj widzę, że szałtu grambej robi. Te w jedynki. Ale nie ukrywajmy, w niedzielę ja połapałem karpi. Łapałem sporo karpi, a znowu że piedniki nie działały, a dzisiaj widać znowu, że piedniki no, biorą jedno za drugie. No, aż w szoku jestem po tej porze roku. No, taka podeczka się trafiła. Zobaczcie. A teraz damy czwóreczki. Na zmianę. Raz to, raz to. Jeśli mamy rybę, starajcie się to zmieniać, bo gdy one wchodzą, mi się wydaje, jak rzucamy tę metodę, te ryby wchodzą z tej strony, z każdej strony i widzą na przykład, że coś innego jest. Jak będziemy na stop tak podawać, to potrafi nam to złapać wiele więcej ryb, niż po prostu rzucać calutki czas. Tak pokazałem. Makropeletę byśmy rzucali na stop, złapiemy 2-3 ryby, widzieliście, odskakiwało, nie było brania. Potem rzuciliśmy na miksa makro z czwóreczką i 2-3 ryby odskakiwały. A jednak teraz widać zanety, dało nam już, nie wiem, to już 6 czy 7 ryba i te brania są. Ale też było widać, że odskoczyły w pewnym momencie. Dodałem troszeczkę makro i non-stop zmiana. Każda ryba praktycznie coś daje, czwóreczkę, czy to makro, czy samą zanetę. Taka rotacja. I patrzeć, i kontrolować. Ryby zasały ładnie, widzę, bo mam praktycznie co minutę, co półtora. No ale to mówię, no może tak trwać przez pół godziny, potem jak odskoczą, może nie być ani jednej rybie. To jest? O, coś większego. O, to jest ładnie. I zobaczcie teraz, jak zmiany. O, to jest piękne. Zobacz, jakie są piękne. Teraz zobaczcie. Metoda na gumce. Dochodzi mi tam. Mogę się sobie spokojnie, nie muszę wędki podnosić, nie muszę nic kombinować, bo to za daleko mi odskoczy. Łowters mi spadł przy tym karasiu Japońcu, czy jak tam mówicie. I dalej próbuję. Była żółta, teraz zakładam białą i na zmianę. Wyselekcjonować, co tam w dniu będzie najlepsze. Znowu teraz podaję czwóreczkę pelet, bo teraz złapałem tego większego karasia. Zakładam i znowu podaję. Zobaczyć. Bo widzieliście, były małe rybki, teraz się trafi jeden duży. Zobaczymy, czy to się powtórzy. Naciągnięty. Wychodzi mi minuta 40. Zarzucenie i wyciągnięcie ryby i zarzucenie ponownie. Ale to mówię, tu jest dużo karasia, dużo karpia, bo to jest typowo pod duże eventy robione, pod duże zawody. I dlatego jak tu stoi zawodnik jeden po drugiego, stoją praktycznie co 10 metrów, to troszeczkę inaczej odbywa. Wtedy jest duża presja, ta ryba czasami z brzegu odskakuje na środek, trzeba ją
podążać za nią. Jeśli byś chciała pani na zawodach, to też zacznij blisko, dalej, dalej, dalej i podążać w ten sposób. Chyba, że wiecie, że ryby nie ma blisko brzegu, to wtedy automatycznie wyjechać, ale też bym nie wyjeżdżał nigdy daleko na wodę, bo tak... Ale... Ty, ale zobacz, od razu... Już zakończyliśmy zasiadkę. Pokażę wam, co złapaliśmy przez 3 godziny ryby, jak można łapać karasie. Oto mój efekt łapania szybkościowego karasi. Nie wiem, czy to będzie widać. Zmiana, jeszcze raz zmiana i nie bać się. A efekty widać. Pozdrawiam.